Siemaneczko kochani, dzisiaj otworzymy sobie kalendarz Spa Exclusive. Wygląda on w ten sposób, jest to jeden z tańszych kalendarzy. Można go dostać w Action za 52 zł, ale ja zamówiłam przez internet, bo wtedy jeszcze nie wiedziałam, że można go tam dostać. Więc troszkę przepłaciłam, zapłaciłam za niego chyba 74 albo 5 zł, więc zobaczmy, co się w nim kryje. A jeśli podobają Wam się takie filmy, to zapraszam Was do zostawienia łapki w górę oraz oczywiście przycisku subskrypcji, żeby nie ominął Was żaden film. Przejdźmy do otwierania. Chciałam Wam jeszcze pokazać, że tak się prezentuje w całości kalendarz. Nie dam rady go bliżej jakby objąć z całości. O, będzie mniej więcej tak, więc utnie tą kokardę, więc od razu chciałam Wam na wstępie pokazać. Więc zaczynajmy. A więc tak to wygląda. Mam nadzieję, że wszystko jest dobrze widoczne. Staram się ustawić go jak najlepiej. Nie mam swojego przyrządu, bo nie wiem, gdzie Jacek go schował. Nie mogę go znaleźć, więc muszę to robić łapkami. Tak jak mówiłam, zapłaciłam za niego 75 zł. Później widziałam, że w sklepie Action jest za 52, więc przepłaciłam 20 zł. No ale trudno. Jestem ciekawa, co się w nim znajduje. To jest jeden z najtańszych kalendarzy, które można znaleźć jak na razie i wydaje mi się, że to będzie najtańszy w ogóle. Więc zaczynamy otwieranie, zaczynamy od jedyneczki. Jedyneczkę mamy na dole, w rogu. Mam nadzieję, że on się nam nie wywali, bo to jest wszystko całe ruchome. Ale naprawdę ciężko się otwiera. Już zobaczcie, dwunastkę rozwaliłam. Że tak powiem, wyrwę to z tej jedynki. Czy on cały stoi? Stoi. I mamy tutaj Holy Moly krem do rąk o pojemności 30 ml. No okej, okay, na jedynkę okej. Okay. No okej. Okay. Na pewno zostaną Wam te kosmetyki rozdane. Ja ich nie będę otwierać, bo tych kremów już mam mnóstwo i tych żeli do kąpieli, więc może coś tam sobie zostawię, jedno, dwa, ale większość na pewno wyląduje u Was. Na pewno będzie stworzony kolejny boks i na pewno będziecie mogli w jakiś sposób go sobie u mnie wygrać. Zastanawiam się cały czas, czy widać tą dziewiątkę. Tak słabo. Okej, okay, może jest lepiej. Dobra, jedziemy z dwójeczką. Tutaj na środeczku. Boże, naprawdę ciężko się go rozrywa. Bubelek. Jak widzicie, mamy pilniczek, z którego... sypie się brokat wręcz, już mi się łapy świecą, o. Więc szybciutko go odkładam i nie chcę nic o nim więcej, tu coś wypada z boku w ogóle. Och, dobra, to była dwójka. Jedziemy z trójeczką. Już mi się to ciężkie otwieranie słabiuśko podoba. A, tu można całe okienka wyrywać, spoko. Może ja wyrywam jeszcze wszystkie inne. Czekajcie. Dobra, czuję, że coś pospadało, bo tutaj coś widzę, nieważne. Otworzyliśmy sobie trójeczkę, spróbujemy ją wyciągnąć. A w trójeczce mamy body scrub, czyli peeling do ciała. Pure Mary Cheer. I widać, że to są kosmetyki również wegańskie. Tutaj mamy 50 ml. Nie, muszę kłaść, bo będę zasłaniała 14. Teraz czwóreczka. Czwóreczkę mamy po drugiej stronie, więc pewnie Wam zasłonię całą kamerę. Łaskiem. A w czwóreczce mamy żel pod prysznic. Znów z tego samego zapachu. Pure Mary. O pojemności 50 ml. Czy już kalendarz nam się przesunął? No oczywiście, przecież by nie jeździł, to by było. Ciężko mi powiedzieć, wiecie, jaki to jest zapach? A, bo jest zamknięty, ja jestem dobra. Wącham, mówię, ciekawe, co to za zapach. Czemu to jest nie pachnie? Więc nie będę otwierać. 4, 5. 5 mamy tutaj, na środeczku, mniej więcej. A w piąteczce mamy face wash. I też z tej samej jakby kolekcji, z tego samego zapachu. I tutaj mamy 30 ml. Też jak tamto podobnie jest wszystko zabezpieczone. Spójrzcie.
No powiem Wam, że nie są małe te kosmetyki. Myślę, że podobnych wielkości jak w Body Shopie. Więc spoko. Wyrwałam piątkę, więc teraz zacznę się brać za wyrywanie szóstki. Oj, w szóstce mamy inny zapach. Tam był Pure, a tu mamy Sweet Face Scrub, czyli peeling do twarzy. 50 ml. Nawet mamy polskie napisy. Dobra, jedziemy z kolejnym, co ja otwierałam, szóstkę, siódemeczkę. I mamy tutaj z kolejnego okienka, z numeru 7, Body Mist, czyli taki spray do ciała. I też jest z tej kolekcji kolejnej, czyli Sweet Mary. O pojemności 30 ml. Tak, mygiełka do ciała. Jeszcze się upewniłam z tyłu, czy nie gadam jakiś tam głupot. Otwieramy ósemeczkę, a w ósemeczce mamy pusto. Więc coś nam spadło. Czy spróbuję to znaleźć? No, nie bardzo, bo jakieś tam różne rzeczy macam i nie wiem co. Zostawię sobie tutaj z boku karteczkę, żeby pamiętać, że w ósemce coś było. Już mi się to nie podoba. Powinny one być jakoś przymocowane, te rzeczy. Słabo. Co wy o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzach. Dla mnie słabo, ponieważ ja wydaję swoje prywatne pieniążki na te kalendarze i bardzo mi się to nie podoba, że coś tak sobie lata. Myślałam, że płacę za coś lepszego troszkę. Wiem, że to jest najtańszy kalendarz, ale powinni to zrobić dobrze. Tutaj nawet nie mogę palucha wbić, więc nie wiem, może od spodu spróbuję sobie to otworzyć. Dziewiątkę otwieram cały czas. I tutaj mamy jakieś badziewko, już widzę. Badziewko. Chodź do mnie, badziewko. No a tutaj badziewko to jest przyklejone na taśmę. I w dziewiątce mamy takie badziewko do skórek. Coś takiego. Takiej średniej jakości, z tego co widzę. No trudno, nie będę komentować. W końcu tani kalendarz. Czego my oczekujemy? Lecimy dalej do dziesiątki. Dziesiątkę mamy na dole. Jeśli wy lubicie filmy z kalendarzami, to zachęcam Was serdecznie do zostawienia łapki w górę. Oczywiście jakiegoś komentarza i subskrypcji, żeby nie ominął Was żaden film, bo to jest dopiero początek kalendarzy adwentowych i pojawi się ich jeszcze więcej na moim kanale. A w dziesiątce mamy, wyrywam, mamy Foot Cream z serii Sweet Mary. 50 ml. Krem do stóp. No nie wiem, po co mi krem do stóp. Kolejny. Po co nie dają kremy do stóp? Kto tego używa? Ja na przykład nie używam. Jeśli się mylę, jeśli wy używacie, to dajcie znać w komentarzach. Jedenastka. Ja już ją tak wyrwę. Bo po prostu ten kalendarz to się rozpada w rękach. W jedenastce mamy szampon. Coś nowego, szampon. Z tej pierwszej serii, co krem do rąk. Holy moly. Nawet odkręconą buteleczkę mamy tutaj. Zaraz zobaczymy, czy tu wszystko jest, ale wszystko gra. Widocznie nie była dokręcona na produkcji, bo jest w ogóle jakaś dziwna. Spójrzcie, pokażę Wam to. No, jak wszystkie oni pogubię po drodze. Patrzcie, mamy buteleczkę. Nakręcam to. I to się nie dokręca do końca. Nie wiem, nie wiem o co chodzi. No ale okej, niech tak zostanie. To była jedenastka, teraz dwunastka. I tutaj oczywiście wypadające coś. Nawet kilka cosi, więc popycham. Przypuszczam, że to mogło być. To mogło być tutaj. Jak myślicie? W ósemce, więc myślę, że znaleźliśmy coś z ósemki, czyli takie separatory do stóp, nie wiem, używacie tego, ja tego nie używam, dla mnie to jest taki badziewek niepotrzebny. I wracamy do naszej dwunastki. Boże, ten kalendarz zaraz się rozsypie cały. A w dwunastce mamy odżywkę do włosów,
do szamponu. Nie mamy tutaj napisane, co to jest za odżywka, tylko jak ją użyć. Więc nie wiemy, do jakich włosów jest ta odżywka, też 50 ml. Dobra, jedziemy dalej. To było co? 12? 13. No, średnio mi się podoba ten kalendarz ze względu na to, jak się go otwiera. No, ale trudno. Zobaczmy, co mamy dalej. 13. Ja już wzdycham normalnie. Co to jest? Gumka. Scrunchie. Powiem Wam, że tak średnio się rozciąga. Gumka z Maybelline była lepsza, chociaż tamten kalendarz nie był za dobry. No ale okej, no jeszcze przy gumce jak cię mogę, nie? Ale przy tym patyku do skórek, który jak ja bym zaczęła skórki od tego wywać, to by się złamał na pewno. No ale nieważne. No dobra, jak gumkę, no okej, nie? Niech będzie. Nie będę taka krytyczna, w końcu to jest tani kalendarz. 14. W 14 mamy, z powrotem wracamy do Sweet Mary, mamy balsam do ciała, 30 ml. To była 14, teraz idziemy do 15, maluśka, nawet nie będę z nią walczyć, tylko rozerwę to tak. W 15 mamy maskę do twarzy z tej serii Holy Moly, 8 ml, bardzo malutka. Maska na twarz, jest tak napisane. 16. Strasznie ciężko się otwiera ten kalendarz. Przypuszczam, że w 16 było to, co tu spadło, czyli jest to do kąpieli sól. Dobrze mówię? Kryształki do kąpieli, tak. I jak widać były przyklejone, ale nie wiadomo, jakim cudem się odkleiły. Jest tutaj 40 gram. Nic nie czuć, jak to pachnie, więc nie wiem, ale na pewno sobie zostawię, bo ja lubię takie rzeczy. To była 16, lecimy do 17. Może to mi się uda otworzyć jakoś normalnie. W 17 mamy kwiatka, którego już rozwaliłam, bo się nie da go wyciągnąć. Tak średnio pachnie, mamy taką różyczkę. Myślę, że ona też jest do kąpieli sobie na wodzie, że ona się rozpuści, że to jest z mydła czy coś takiego. No okej, okay. Trochę się rozpada, trochę się rozchodzi, jakbym tak miała Wam pokazać. No ale okej, okay. Fajnie, że pomyśleli o czymś takim. To była 17 chyba. Tak. 18. W 18 mamy mydło. Mamy mydełko w kształcie gwiazdki, ale powiem Wam, że nie za ładnie pachnie. Szczerze mówiąc, jak dla mnie. Ładniej pachniały z innych kalendarzy, ale spoczko, fajnie. Może być. Gdzieś postawić i niech se stoi. To była 18, 19. Widzicie, jak ten kalendarz w jakim jest stanie? Bo tego się nie da, nawet tu gdzieś jest na palec, tego się nie da wcisnąć, bo to jest na produkcie. Mamy w 19, nie wiem, gdzie tutaj jest takie... Można było paluchem zahaczyć. W 19 mamy... Pure Mary Cheer Lip Balm Balsamic do ust. Ciekawe, czy on też jest tak zafoliowany? Nie, możemy... Delikatnie kwiatowo, bym powiedziała, że pachnie delikatnie kwiatowo, więc no spoko. Mam nakreślone, jak pachnie w ogóle, pachną te produkty. No i już zbliżamy się do końca, mamy jeszcze 5 okienek, więc jedziemy z 20. Ale twardo 24 nam się trzyma, mam nadzieję, że się nie rozpadnie przed czasem. O, już mi wypada kulka do kąpieli. Taka oto malutka. Ładnie pachnie, jak jabłuszko. Myślę, że ona może być jabłuszkowa. To mnie akurat ucieszyło. 21. A, 24, nie rozpadaj się. Przed czasem. 21 mamy stópkę. Też taką bombę do kąpieli w kształcie stopy. Może Wam to nie przypomina stopę, ale mi na początku przypomniało taką chmurkę, ale jednak to jest stopa. Nie pachnie niczym dla mnie. 22.
22 coś nam wypada. Jest to, moi drodzy, takie zawiniątko. Ja już się domyślam, co to jest. Czego mam mnóstwo. W ogóle nie da się tego rozwinąć. I jest to takie na oczka. Jest to taka opaska na oczy. Ale powiem wam, że taka bardzo, bardzo mizerna. Widzicie, jaka wymielona i taka mizerna. Taka cieniutka, bez gąbeczki żadnej, no bardzo mizerna. Ale okej. 23, przedostatnie okienko. 23. I w 23 mamy krem na dzień z tej serii Pure Mary. Tutaj też mam krem na dzień napisane 30 ml. I ostatnie okienko, 24. Zobaczcie, jak ten kalendarz wygląda, jakby przeszedł jakąś wojnę, więc myślę, że akurat tego kalendarza nie będziemy zostawiać na nagrywki z otwierania, rozrywania, reszty kalendarzy, bo tutaj po prostu nie ma szans, żeby coś było, bo tu wszystko widać. 24, tadam! W 24 mamy dużą, złotą gwiazdę. Dużo brokatu się w niej tam sypie. Nawet tutaj jest przerwana folia. Pachnie też takim jabłuszkiem. Już mam całe ręce w złocie, więc coś takiego mieliśmy w 24. Co sądzicie o tym kalendarzu? Jak myślicie? Zaraz wam podsumuję, wszystkie produkty pokażę. A więc tak wyglądają wszystkie produkty. Tutaj wygląda, jakby duże produkty, każdego było po 4 po prostu. Jeden balsamik, jedna sól, gumeczka. Widzicie teraz, jak ta róża się rozkłada i ona jeszcze jest bez wody, to co dopiero się zadzieje w wodzie. Parę badziewek. No ale ogólnie za tą cenę myślę, że dużo rzeczy w tym kalendarzu mógłby ktoś znaleźć, kto by chciał coś za niską cenę, więc ogólnie kalendarz na plus. Troszkę mi się nie podobało pilniczek, to coś. No i to. No to też w sumie. Ale reszta jak najbardziej ok. Więc dziękuję wam bardzo, to już wszystko w tym filmie. Zachęcam was do subskrypcji mojego kanału. Oczywiście zapraszam was na moje media społecznościowe, takie jak TikTok, Instagram. I oczywiście do zostawienia łapki w górę, jeśli podobają wam się filmy z kalendarzy adwentowych. I dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!